Witam serdecznie, dzisiaj z tej strony to jest Kariera Górnikiem, zawsze oczywiście w FIFA 13. Dzisiaj zagram sobie mecz z Olympiakosem i to będzie eliminacja do Ligi Europy. No to nic innego jak przechodzić do tego spotkania. O dziwo, Olympiakos nie zmieszczę Grecji. Że gra widz Europy. Dobra. Zaczynamy. Fejsa. De Boer. Podaje do Greco. Dobra, przetrzymanie. Przybylski. Podanie do Kwieka. We środek. Kwiek to granie do Olkowskiego. Olkowski. Złe podanie. Broni bramkarz. Tym młodszym nie można stracić bramki, bo bramki na wyjeździe w meczach pucharowych są zabójcze, bo to się podwójnie. Na Kulma się chciał przedzierać, jednak obrońca skutecznie mu to uniemożliwił. I Olympiakos na tarciu. Dobry ślizg, czysty, Mączyński przy piłce. Podaje do Nakulmy, Nakulma szybko do Kwieka. Kwiek, już jest Orkowski przy piłce, ale bardzo złe podanie, cała akcja spowolniona z kulitego. Znowu niedobre podanie. Mantias, De Boer, Fejsa, robi zwód, podaje do Greco. I znakomity ślizg, Dunk. Kwiek, podanie do Mączyńskiego. Mączyński ma miejsce i czas. Jest i uderzał Mączyński, ale przyblokowany ten strzał w ostatnim momencie. Ebur. Dobry odbił, jednak nie, Abudun przejął. Greco przejął. I Biedronka do Orkowskiego podanie. A piętką, panie Orkowski, do kogo pan podał? Dobry ślizg, nie ma faulu, ale jest auto Olympiakosu. Dobrze, czysto, ale nie ma odbioru. Fejsa, Abudun. Teraz chyba faul. Tak jest, bez kartki, rzut wolny. Niedobrze, jednak tą bramkę tracimy. Siwowas. Pierwszy strzał Olympiakosu, dasz gol. Zbekrycie w polu karnym. Szkoda naprawdę te bramki. To było do obronienia, ale Witkowski też trochę zawalił, bo jak już wyszedł z bramki, to powinien do tej piłki doskoczyć. Trzeba teraz odrabiać straty. Jest dużo czasu jeszcze, żeby to uczynić. Teodorczyk, ale ścisk, Nakulma i co? Przyblokowany ten strzał Prezusa Nakulmy. Olympiakos kontr ataku, trzeba jak to szybciej zatrzymać Olympiakos. De Boer bawi się z piłką. Podanie do napastnika, ale tu spokojnie. A już jest strata. Za szybko chcemy przejść pod pole karne Olympiakosu. Za dużo błędnych rozwiązań akcji. Ale teraz Teodorczyk, ale nie stracił, odzyskał. Mączyński.
I z trudem bramkarz. Dobrze podanie na Kulma. Ach, dobrze pomyślał, ale wykonanie było fatalne. Dobrze na Kulma, ale za szybko przejął Papadopoulos. Abodun, walcz Przybylski, wywalczył Łączyński. Strata znowuż Fajsa. De Boer, dobre odebranie, Kwiek i znowu strata, Mantias, Olkowski, podanie, no i nie ma po prostu składnych akcji, dużo strat jest, niby dobrze gramy w odbiorze, ale cała reszta kuleje, może teraz na Kulma, no i co, i nic z tego. Teodorczyk podaje do Kwieka, Kwiek szybko do Przybylskiego. Po drugiej stronie Zorkowski, do niego podanie też. No i znowu bardzo złe odegranie. Piłka na aut. Górnik zaczyna, Zorkowski. Łukasz Teodorczyk szuka na Kulmy, naraz ma na Kulmę, ale Kulma jest sam. Prezes na Kurma. Podanie do Mączyńskiego. Mączyński, no i tam taki sobie strzał oddał. Dobrze się Olympiakos broni. Jedyna sytuacja Olympiakosu i bramka. No bardzo szkoda. No, bo w przebiegu meczu Górnik nie jest drużyną niesamowicie słabą, która by tu mogła przegrywać zdecydowanie z tym Olympiakosem. Ale te podania są albo za mocne, albo niedokładne. Fejsa. Dobrze. Nie, jednak strata. Fejsa dalej. Końcówka. Szybko bronić to. O Jezus, ale było teraz niepilnowany. Zawodnik Olympiakosu tutaj fatalnie się zachował, bo mogło być już 2-0 i z niczego tak naprawdę. Minutę do końca pierwszej połowy, trzeba jak najszybciej robić zmianę taktyki, bo takowa nie jest tutaj stosowna, widać na ten mecz. Ojej, broni, broni Witkowski, broni. Dobrze, aż drżałem przy strzale. I koniec właśnie pierwszej połowy, nie szkoda tego meczu. Na razie przegrywam. Trzeba będzie jak najszybciej zmienić układ. 4-4-1-1. No to nie, taką taktyką to ja nie gram. Cztery, trzy, dwa, jeden. No to już lepiej. Co się tu dzieje? No, zmieniamy mecz. Ale będzie Olympiakos zaskoczony. Przybylski podaje do Teodorczyka. Olkowski. Gancarczyk się podłączył. O to właśnie chodziło, żeby bocci obrońcy się podłączali do akcji. Robili jakąś przewagę liczebną na Kulma. Kwiek. Już jest trochę lepiej. Już jest trochę lepiej. Ale żeby to fajnie uderzyć. Poszukać tej bramki, no trochę obrońca jednak przeszkodził, bo tą nogę wystawił i trochę mi to zmieniło. A już jest trochę lepiej, już się więcej dzieje w środku pola i w polu karnym, o to właśnie chodziło. Dobrze odebrał Kwiek. Ach, tutaj strata. Jak najszybciej trzeba odebrać piłkę. Nie możemy dać Olympiakosowi grać w swoim polu karnym, bo to się może źle skończyć. Ostatnio drugie bramki może już przekreślić szansę nawet w rewanżu.
Nie mówiąc już o tym spotkaniu. Abu Dun. Abu Dun. No i co? Bardzo złe podanie, a bramkarz tego nie obronił. Trochę ryzykował. Dobrze, przejęcie. Aj, stop, przejąć. Nie ma faulu. Jest podanie do Mączyńskiego. Mączyński, podanie. Trochę do Olkowskiego, trochę go wyrzucił. No i... I bardzo źle. Rzut rożny, Olkowski. Strzała, nie ma. Obrońca Olympiakosu wybija piłkę. Dopada do niej Debur. Debur, rzeczko otrzymany, nie ma autu. Doszła piłka do Przybylskiego. Przybylski trochę tutaj się zawahał, ale podanie do tyłu. Mączyński. Taki strzał. Znowu za wysoko. Oj. Co my teraz poczniemy? Jeszcze mam trochę czasu. Teodorczyk. Kosz Teodorczyk, wywalcz, straciłeś, siłowo was ci odebrał. Wiem, że Teodorczyk walczy. Agresywnie. A Olimpiakos gra na czas. Trzeba nie sędzio, to tak nie może być. Trzeba mieć dużo minut do końca spotkania. To nie jest 85 minuta, żeby tak grać. Oni grać o większy wynik. Mączyński. Stracił kwiek. No i źle podanie do Mączyńskiego. Jest tata, ale Mączyński po Abu Dun. Podanie. Znakomicie Bedruna. Olkowski nie doszedł do tego podania. Stracił. Teraz trzeba zatrzymać zawodnika Olympiakosu. I spokojnie bramkarz. Podanie do Magiery. Magiera szybko do Kwieka. Kwiek przeprowadzi znany rajd na skrzydle. Wyprzedził zawodników Olympiakosu. I będzie strzelał! Nic z tego. I mamy rzut karny. A jednak tam był Kwiek faulowany. Panie, i żółta kartka. Słusznie, tutaj wciągnął za koszulkę. I tutaj nieprzepisowo. I co teraz? Rzut karny. Będziemy strzelać, tak? Pan Kwiek. Musimy uważać, że teraz się uda. Nie! Prosto w bramkarza. Boże kochany. Czemu się nie rzuciłeś? Chciałem, że się rzuci. Trochę zabezpiecznie chciałem to strzelić, ale jeszcze raz była akcja. Teodorczyk do tego tutaj nie mógł dojść. Oj, dzisiaj coś nie za bardzo w tym meczu wychodzi to. Dawno nie grałem Górnikiem i może bez to. Dobrze. Szybko. Nie. Robię bramkarz, wreszcie bramkarz, dobrze, bo teraz mogła być już druga bramka. Na całe szczęście do tego nie doszło. Kwiek, jeszcze raz taki rajd, proszę. Arkadiusz Kwiek. Chyba nie da rady. Do tyłu. Olkowski. Mączyński, no i co? Zaś potraciłeś piłkę. Naprawdę, Olympiakos w tym meczu no nie za bardzo istnieje. Ma tu swoje sytuacje, umie je wykorzystać, bo są skuteczniejsi, ale przy biegu meczu to Górnik więcej pracuje. Ale liczy się to, co jest w sieci, a w sieci na razie jest 1-0 do Olympiakosu, choć teraz może. Teraz może. Na kulma jest! Weź się, 81 minucie, długo to trwało. A prezes na kulma pokazał swój kunszt. Strzelecki. Tym razem bramkarz był już bezradny, bo piłka była strzelona w dziesiątkę. Tutaj obrońca, znakomity zwód. I strzał w prawy, lewy, dolny róg bramki. Jest 1-1. Tutaj tak promuje Olympiakos na razie, bo bramka na wyjeździe, ale idziemy do Olympiakosu z nadzieją. Może jeszcze się uda taką bramkę strzelić. To by była heca. Ciężko, Pawełczyk. Mączyński. Sobrzeczka!
Na kul ma Mączyński, Mączyński! I znowu na wiwat. Buch. Idziemy dalej. Jest Danch. Akcja Tedorczyk. Ma dużo miejsca. Aaa, tutaj załatwił go Siwowas, ale si... Brawo Tedorczyk, brawo Tedorczyk za walkę. Nie daj się, nie da się Siwowasowi. Znakomicie przejąłeś w tej chwili. Siwowas się tego pada. Ale wiesz, podawał. Wiesz, podawał do Kwieka. A każdy z Kwiek podbita piłka. I strzał, ale bramkarz jakoś to tam obronił. Olimpiakos się boi, zmiana napastnika za obrońcę. Teraz Orkowski. Piłka centrowana, niestety wybijają. Winduje piłka, jednak znowu nie winduje. Winduje Przybylski, Teodorczyk. Ale zamieszanie teraz. Ale zamieszanie w polu karnym. Dobry odbiór. Olkowski, zarobi Olimpiakos. Nic, Szyki ma. Ma dużo dziur, widzę. Ale teraz jakaś centra. Do tyłu troszkę do Nakulmy. Ale Nakulma! Niech to wszystko, psy. Ile to jeszcze wszystko potrwa? Już nic nie potrwa, bowiem w tym momencie sędzia kończy to mecz. Zabrze Olimpiakos 1-1. Choć tak naprawdę powinno być 3-1 albo 2-1 spokojnie dla Górnika, ale dzisiaj nie ma Strzelecka. W pierwszej połowie trochę zła taktyka, w drugiej połowie już zdecydowanie przeważałem. Utoli playe. No to wiesz, ten drugi strzał mógł wpaść, ale Brytkowski wreszcie pokazał swój kunszt. No i ta bramka dla Górnika, na całe szczęście Lekulma to strzelił. Bo nie wiem, co by było. Ale jak też Rimi są ostatni. United, swój mecz. Ostatni sezon, czy dzień transferowy. I tak mam pieniędzy, już nikogo nie kupuję. Więc to będę musiał tak, że tak powiem, wszystko przelecieć. Oferta pracy do RPA. Selekcjoner. Nie, nie chcę mnie to. Mnie to nie bawi. Czy tym bardziej RPA. Jak kadrę jakąś taką europejską, to tak. Bo z Ameryki Południowej, Urugwaj, Paragwaj, to bym jeszcze się może skusił prowadzić. Ale nie RPA. No, jeszcze godzinka i koniec tego festiwalu. Symulujemy mecz z kim? A, u siebie z Podbeskidziem to powinno być dobrze. Taką mam też nadzieję. Ach, 1-1. Dobra. Kadra, Magiera do kadry powołany. Po bardzo dobrych występach. Lecimy dalej. Irlandia Północna też nie. Co się tak uczepili na mnie? Nie chcę takich słabych dużych prowadzić. Symulujemy kolejny mecz z Bechotowym. Raz 1-1. Oj, trochę zawaliłem. Te dwa mecze. Aha, to już jest faza klubowa, czyli ja musiałem w pierwszym meczu wygrać z Olympiakosem, że awansowałem do fazy grupowej. Już nawet nie pamiętam. Także ten mecz będzie z Malagą, to będzie arcytrudny mecz. Także jeśli chodzi o wszystkie moje cele w tym sezonie, to jest
Na razie nieźle. Tabela 11 punktów, jestem na drugim miejscu po 5 meczach, także nie mam żadnej straty. Nie mam żadnej straty. A jeśli chodzi o Euroligę, bo to jest liga, to mam grupę z Romą, z Malagą i z Salzburgiem. A to bardzo fajne mecze, kurczę. Ma jakiś innych polskich zespołów? No nie ma. Te niektóre grupy są słabsze, ma naprawdę bardzo trudną grupę. A Legia gra swoje nudne z Bayernem Leverkusen, z Pałukiem, z Soniki, także też ma trudną grupę. Dobrze. Także wykończył ten odcinek. Postaram się następny tygodniu jeszcze wygrać tego górnika. Bo widzę, że ciekawie się robi. Mam dużą szansę na mistrzostwo, no i fajną przygodę w Lidze Europy. Także na razie, cześć.